Elo, elo, tutaj Tomilo, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku przybliżę Wam temat, jak nauczyć się przewrotu w tył. Jest to bardzo prosty element, wystarczy nam kawałek przestrzeni, kilka minut i myślę, że bez problemu nauczymy się tego elementu. W tym poradniku nauczycie się poprawnie wykonywać przewrót w tył, zobaczycie, jakich błędów unikać oraz jak można jeszcze urozmaicić przewrót do tyłu. Tak jeszcze w roli wstępu, dajcie znać w komentarzu, czy już umiecie przewrót do tyłu, jakich elementów chcielibyście się jeszcze nauczyć. Zostawcie subskrypcję dla rozwoju kanału. Pamiętajcie, żeby przed treningiem, przed nauką zrobić małą rozgrzewkę i zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie, od którego zaczniemy naukę przewrotu do tyłu, jest to kołyska. Postawiamy ręce przed siebie i otwieramy się do tyłu. Hop i wracamy. Robimy to kilkukrotnie, tak żeby cały czas wychodziło to płynnie, żebyśmy nie bujali się na boki. Cały czas tył, przód. Kolana muszą być cały czas przy nas. Hop. Ręce na razie nie pracują, dlatego są cały czas przed nami. To teraz do tej kołyski dodajemy ręce, to znaczy jak bujamy się w tył, hop, ręce dajemy za siebie. Te ręce muszą się położyć w ten sposób i zobaczcie od razu, że w momencie, kiedy ręce mam tu, one tylko pracują tutaj, nigdzie się nie rotują na boki, tylko i wyłącznie idą w tył. Zatem krok drugi, jeżeli już mamy opanowaną kołyskę, a myślę, że tak, w kroku drugim tak naprawdę robimy półprzewrót. Jesteśmy w przysiadzie podpartym, ręce są przed nami, jesteśmy przygotowani. Troszeczkę przechylamy się na ręce. W momencie, kiedy jesteśmy gotowi, odpychamy się z rąk, kierujemy ręce za siebie tak jak wcześniej i z powrotem wracamy do przysiadu podpartego. Nie robimy przewrotu, to jest półprzewrót, więc odpycham się, ręce za siebie i wracam. Pamiętajcie, że zawsze możecie zrobić każdy krok raz i pójść dalej, ale żeby zapamiętać to, jakby mieć pewność, że każdy kolejny krok będzie prostszy, warto wykonać to kilkukrotnie, czasami kilkadziesiąt razy. To wszystko zależy tak naprawdę od Was, od danej osoby, bo każdy uczy się inaczej. Jeden uczy się szybciej, drugi wolniej. Tyle. Dobra, no i tak naprawdę jeżeli mamy zrobioną kołyskę, mamy zrobiony półprzewrót, to nie pozostaje nam nic innego, jak wykonanie pełnego przewrotu w tył. Jeżeli już opanowaliśmy wszystkie kroki, to robimy przewrót w tył, ale żeby ułatwić sobie drogę do tego, dla przypomnienia, zaczynamy z rękoma z przodu, żeby odepchnąć się, nadać sobie dynamiki podczas obrotu. Kolejną sprawą są łokcie, które podczas przewrotu muszą być wąsko oraz ręce, które są położone. Musimy nacisnąć rękoma na materac, aby po prostu wypchnąć swoje ciało, żeby o wiele łatwiej wykonać przewrót do tyłu. Może się tak zdarzyć, że pierwsze swoje próby będziecie lądować właśnie na kolana. Teoretycznie nic z tym złego, natomiast docelowo musicie pamiętać, żeby to stopy lądowały pierwsze. Jak najmocniej podgiąć stopy do siebie, to jest tak naprawdę zadarta stopa. Mocno do siebie stopę ciągniemy, tak żeby to stopy wylądowały pierwsze, a nie kolana. Dążcie do tego, aby Wasz ruch w przewrocie do tyłu był jak najbardziej płynny. To znaczy dynamiczny i ładny. Podstawowe błędy. Myślę, że największym błędem będzie brak kładzenia rąk za głową. Ręce nie współpracują, kładą się gdzieś z boku czy zostają z przodu. Musicie pamiętać, żeby ręce kłaść za siebie, palce skierowane do nas i przede wszystkim naciskamy rękoma na materac. Kolejnym błędem często spotykanym to uciekające łokcie. Podczas przewrotu należy łokcie trzymać w miarę wąską, mniej więcej na szerokości barków. Brak odepchnięcia w tył. Nie jest to jakiś duży błąd, ale na pewno odepchnięcie na początku zdecydowanie nam pomoże w wykonaniu przewrotu. Prostowanie nóg podczas odepchnięcia w tył. Nie możemy tego zrobić, gdyż kiedy chcemy wykonać przewrót, musimy się przeturlać z tyłka po całych plecach, aż prawie do głowy. W momencie, kiedy wyprostujemy nogi, to po prostu padniemy na plecy. Lądowanie na kolanach, tyłku, boku. Każde inne lądowanie niż na stopach nas nie interesuje, dlatego przed wykonaniem przewrotu musimy sobie uświadomić, że chcemy, aby to stopy były pierwsze. Mocno zadzieramy stopy i pyk! Zrobione. Dodatkowe techniki przewrotu w tył. Przewrót w tył z rozszerzeniem nóg. Zaczynamy przewrót tak samo jak wcześniej, jednak na koniec przewrotu staramy się rozszerzyć nogi. Jeżeli jesteśmy w stanie, możemy wylądować w szpagacie. Przewrót w tył z wyprostowaniem rąk do wstania. Czyli wyciągnięcie się i od razu wstanie na proste nogi. Zaczynamy przewrót z nogami rozstawionymi szeroko, wykonujemy przewrót w tył i lądujemy z nogami szeroko.
To tylko kilka przykładów dodatkowych technik. Oczywiście reszta to kwestia Waszej kreatywności i chęci rozwoju. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów, napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało, czy już potraficie ten element oraz jakich elementów chcielibyście się jeszcze nauczyć. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję dla rozwoju kanału i widzimy się już niebawem w kolejnych poradnikach. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!